Co już jest uzgodnione? Dużo. Dużo. Zaskakująco dużo. Mówię zaskakująco, ponieważ nasz stolik był jak gdyby skazany z góry na niepowodzenie przez tak zwaną opinię szerszą. Uzgodniliśmy więcej niż można się było spodziewać. Co nie znaczy, że osobiście jestem zadowolony z wyników tego stołu. Usunęliśmy bardzo dużo dotkliwych spraw, przepisów czy faktów dotkliwych dla dziennikarzy, dla opozycji, dla środowisk niezależnych. Ale pytanie wraca, niezmiennie pytanie, które było postawione na początku naszych obrad, czyje miałoby to być państwo? Otóż nie ukrywam, nigdyśmy nie ukrywali, że naszym zadaniem i celem była próba przejścia od państwa partii do państwa narodu. Udało nam to się w niewielkim stopniu. Przy wszystkich uzgodnieniach, przy wszystkich sukcesach, jeżeli tak można powiedzieć o tym, o naszych pracach, nadal środki masowego przekazu są uważane przez stronę koalicyjno-rządową jako instrument sprawowania władzy. A więc rzecz nie do odstąpienia. Jak w każdym państwie. No, ja bym chciał, żeby w moim państwie było inaczej niż może w innych. Chciałbym, żeby były to środki podlegające kontroli społecznej, żeby były to środki, gdzie nie trzeba dokonywać wyłomów, lecz były sprzyjały życiu społecznemu. Chyba jesteśmy jeszcze dość daleko. I nie ukrywam, że będziemy dalej walczyć o to, żeby RSW Prasa, Książka Ruch czy Radio Komitet był czynnikiem zbliżającym, a nie stałym przedmiotem kontrowersji. Chociaż jesteśmy tylko monopolą po prostu i te monopole będziemy niszczyć.